Siemano, z tej strony Kosiorski. Dzisiaj zrobimy sobie po 5 multisamonów na jednym Dokkan Festival i na drugim Dokkan Festival Bu i Gotenksie sumonki. Czemu? Ponieważ pierwsze 3 sumony są w przecenie, więc warto z tego zawsze skorzystać. Jakikolwiek baner by nie był, wydaje mi się, że jak dają taką delikatną przecenę, warto. Znaczy, no może jakby jest beznadziejny baner, to nie ma co aż wydawać kamieni, ale generalnie ten jest dobrym banerem. I zaraz o nim jeszcze troszeczkę opowiem, ale właśnie zobaczcie, przecena. Pierwsze 3 są przecenione, 30, 35, 45, potem darmowy. Następnie od 5 do 7 są po 50 kamieni. I wtedy 8 jest darmowy i wracamy do 5 poziomu, czyli jeszcze dostajemy etykiety. To jest mega fajne. Aż po 3. Różne te od różnego baneru. Więc generalnie pierwsze 4 multi polecam każdemu zrobić. Jest to koszt 30, 65, 110 na 1, 220 kamieni. Jak macie tyle lub więcej, to warto zrobić. No, generalnie warto. Wiadomo, święta i tak dalej, będzie fajny baner, więc wtedy lepiej by było wydać kamienie. Ale jak dla mnie to jest dobra opcja. Gotenks, zresztą opisywałem już te karty w ostatnim filmiku, więc dzisiaj tego nie będę robił. Gotenks jest ok, jak dla mnie. Te nowe Gotenks i Bu są ok, dobrzy, ale czy specjalnie oni do życia, do jakiegoś super wow mi są, nie są potrzebni. SSJ2 Goku Angel jest fajną opcją, chciałbym go wylosować, żeby mieć fajną SSJ3 kategorię. Nie, no żebym go miał po prostu, no jako SSJ3 lider też nie mam żadnej postaci. Sorry za dźwięki w tle, ale jest tu jakaś betoniara, inne rzeczy budują, a no niestety ich nie wygonię. Gotenks po Eza fajny, ten niekoniecznie. Gogeta może być, może jeszcze go nie macie. Trunks jest mega opcją, fajnie by było go wylosować. Piccolo mógłby być, bo go nie mam i zaczynamy. Bu banner zaraz po tym opiszę, ale po prostu już sobie polosujemy. Tikety wcześniej można było dostać za albo misję, albo za login bonus, tam jeden czy dwa tikety były. Kurczę, leciał Vegeta z Beerusem i żadnej ciekawej animacji nie będzie. Nie no, troszeczkę kiepsko powiem. Uuu! Uhuhu, tego to jeszcze nie miałem. O ja. Gotenks na samym początku, no nie, pierwsza karta, pierwszy summon od razu. O wow, sorry, bo klikałem za głośno. O ja, nie mogę. Wow, no to fajnie, Gotenks jak najbardziej się przyda, ale akcja. Jeszcze 3 tikety, bardzo dobrze. Dobrze, no to będzie test nowej postaci, jak tylko wyfarmię do niego medale, a my lecimy z summonem dalej. Ale ta animacja była ciekawa, tylko testuję sobie troszeczkę teraz dźwięk, więc ja nie słyszę za bardzo muzyki. Mam nadzieję, że wy ją słyszeliście, że ta animacja jakiś dźwięk miała. No a jak nie, no to jakoś to się inaczej rozwiąże. Ale kozak, ale kozacko. No dobra, no to fajnie, będzie się czym pobawić. Ale jeżeli macie większość kart z tego baneru, co to kolejny zamysł na koniec? A nawet jak nie macie, bo w sumie nie wiem, no Trunksa fajnie mieć, SSJ2 Goku fajnie, chociaż na lidera za bardzo go chyba osób dużo nie używa. Piccolo to raczej też się go nie używa. Gotenks jest miłym dodatkiem, jeden i drugi, więc fajnie, ale generalnie nie ma tak jakoś tutaj wow karty, że ojej, jeszcze SSJ2 Goku wyleciał. Co? Czekajcie, bo ja nie wiem, czy ten Piccolo to... Piccolo i... ten Piccolo jest jeszcze kozak, bo on zwiększa sobie def, ale on ma transformację jakąś dziwną, co potem sobie chyba nie zwiększa tego defa. O ja! Ale pozamiatane.
No, dawno nie miałem tak dobrego samona. O, nie mogę. To tylko Trunksa mi brakuje, bo Piccolo nie miałem, Goku nie miałem, Gotenksa nie miałem, więc generalnie dużo postaci nie miałem. Wow. Niezły fart. Ale i tak nie polecam samonować, tak szczerze mówiąc. No nie, co? Gotenks, fizyczny. Już rzadziej używany, ale też jest dobrą opcją. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie, dobra. Ja rozumiem, że czasem ktoś powie, że mam farta i w ogóle, ale w czterech multisamonach wyjąć cztery polecane, których nie mam. Wyjąłem praktycznie wszystkie polecane. No, nie, no. Wow. O ja. Powiem wam, że chyba po tym filmiku, co teraz, nie, chyba będzie tam więcej komentarzy negatywnych niż pozytywnych, coś mi się wydaje, ale fart. Jeszcze dobra animacja kolejna, ja nie mogę. 5 sumonów, 5 polecanych będzie, więcej polecanych, bo jeszcze go, ja. Same polecane mi praktycznie szły. O kurde. It's crazy. O, Gotenks. Dobra, niech będzie. Wow. Gotenks jest spoko. Chociaż używam tego tag, bo on ma tam jakiegoś defa. O, zrobiłem multi, nie powiedziałem o banerze. O, ja za bardzo się rozkręciłem na tamtych summonach. No, ale tutaj się już tak dobrze nie zapowiada. Z animacji. Zaraz zobaczymy, co tutaj jeszcze mamy do dyspozycji. Jakie tu możemy zdobyć karty. I generalnie, jakby tu nie było przeceny na pierwszych trzech samonach, to ja myślałem, że zrobię tylko samon na tym banerze. O, taka słaba animacja z początku się wydawała. 3 SSR, co prawda kiepskie, ale są. Ale myślałem, że tylko tu zrobię samony. Nie, na odwrót myślałem, że tylko tam zrobię samony. Tylko na tamtym Gotenksie. Dobra, nie, dobra. Tutaj generalnie wszystko mam. Tak, wszystko mam. SSJ2 Vegeta jest świetną postacią, bardzo dużo ma obrażenia. Jako lidera ciężko znaleźć go, żeby ktoś go używał na frienda. Jeszcze tam dalej Zamasu jest mega opcją, czy Broly, to są postacie, które na pewno fajnie by było. Znaczy ja już mam je, więc mogę składać z drużyny, jestem zadowolony. Broly'ego nawet chyba już mam na 100%, bo dosyć długo był już dostępny na różnych banerach. Ale jak ktoś nie ma, no to fajnie, jakbyście trafili. Właśnie trafiłem kolejną polecaną. Wow. Cooler. Jest ok, na SBR-a tych Giantów to jak najbardziej się przyda. I tyle, jakby można go gdzieś używać, ale ja nie lubię, jak te postacie się co chwilę zmieniają i coraz dłużej ta walka trwa, zamiast szybciutko przejść i pokonać co tam trzeba. Wow, ale się zdziwiłem tą animacją, powiem wam na samym początku. W ogóle pierwsza postać, pierwszy summon, i żeby była polecana, główna polecana, no z tym Gotenksem to było coś. Dobra, także nie wiem, czy w której kolejności ten Vegeta też nie jest najgorszy, szczerze mówiąc, jako lidera po Dokkanie na Virtual Clash'a go używam, ponieważ ma bodajże lider 90% ataku do Inta. Dobra, multi. I zostało nam pięknie 750 kamieni. Super. Na święta będzie, czy na jakieś nowe roki, Halloweeny. Nie, Halloweeny to już nie. O, dobra animacja będzie. Bardzo dobra animacja. A, i jeszcze, no nie dokończyłem, że będzie albo już jest filmik z opisem tej celebracji, co wybierać za te etykiety w Baba Shopie. Także w razie co zapraszam do subskrypcji lub przejrzenia poprzednich filmików.
to może coś jeszcze się dzisiaj dowiecie. Bulma. Znaczy nie Bulma, tylko Bulna, czy jakiej tam. I Broly. Broly. Dobra, tu nie było takiego wow, ale mamy jeszcze etykiety. Mamy jeszcze jeden multisamon czeka na nas. Jeszcze potem będę miał single, ale może dadzą w międzyczasie jakieś tikety. Jeszcze misji nie przeglądałem, jakie są. Wątpię, że będą misje na tikety w trakcie celebracji. O, Beerus i Vegeta, dobrze. Ale czy to coś da? Wow. Nieźle. W ogóle dzisiaj był ten update 300 coś mega jest, Broly, którego już mam na 100%, ale niech sobie będzie. Ten update 300 coś mega... O! Ich nie mam. Jest to dobra karta, powiem wam szczerze. Niekoniecznie gdziekolwiek będę teraz używał, ale jakbym miał alertkę do Artifical Lifeform, to na pewno bym ich używał, bo oni są zadziwiająco dobrzy. Ale no nie mam tej lerki, więc niekoniecznie będę ich gdzieś używał, ale zrobię ich na pewno, tak for fun. Więc wpadło dobrze. A, i zobaczcie, miałem 1520 postaci, miałem full, zrobiłem summony i mam 560 postaci, których nie można dodać. To się wszystko ładnie teraz układa. Już wreszcie nie ma aż tak nie mam problemu z miejscem, bo musiałem usuwać wszystkie postacie, które na później sobie na super atak zostawiłem, no to na szczęście teraz mogę, no, troszeczkę ich z powrotem zostawiać, nie sprzedawać. Dobra. To tyle w tym filmiku. Dzięki bardzo za obejrzenie. No, pofarciło się nieźle, ale podsumowując, nadal się trzymam tego, że polecam zrobić tylko przecenione multisamony. Tikety spróbujcie właśnie tak zrobić multisamon, bo no, multisamon daje wam gwarantowaną SSR-kę. I tyle. Raczej nie ma co brnąć dalej w to. Będą święta, będą dobre banery. Nie powiem, że te są złe, bo są fajne, ale myślę, że coś wymyślą ciekawego. Tym bardziej, że są plotki, że zaraz po tym będzie LR Goku z Vegetą Blue. Ten taki, co walczył z Jirenem i prawdopodobnie też będzie do tego Jiren, więc no może troszeczkę być ciekawych rzeczy. No, także trzeba czekać, zbierać kamienie i zobaczyć, co to będzie. Tymczasem kończę, dziękuję za obejrzenie, życzę wam wszystkim powodzenia na tym banerze.